Hej, moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Loop Hero. Kochani, nie wiem, czy mnie delikatnie nie cofnęło po poprzednim nagrywaniu, bo niestety widzę, że miałem jeszcze walkę z wampirami. Gdzie my jesteśmy tak w ogóle? Jesteśmy w tym miejscu koło Vampire Mansion, dobra. Więc myślę, że dalej możemy sobie kontynuować w ten sam sposób. Kurde. Midausy to tutaj. Dobra, nieważne. Możemy sobie kontynuować w ten sam sposób. Tylko tak, znów tam coś się chyba zrespiło, prawda? Nie wiem w którym miejscu, ale chyba tak. Tu są nasze mapki. Tak, jest Goblin Camp tutaj, w tym miejscu. Kurde, tu... Oj, nie. Nie chciałem tego zrobić. No trudno. Mamy sobie tu Spider Cocoony. Tu sobie jeszcze z jednego Growa posadzimy. I lecimy z tym koksem. Może się pokusimy nawet o... Pokonanie nie moba, tylko bossa. Chciałem powiedzieć moba. Robimy sobie taki wielki cmentarz w tym miejscu. Będzie tutaj przedmiot w teorii. Ale zaczynamy po nosie dostawać. Czekajcie, tu jest max HP. Aha, to już patrzyliśmy chyba wtedy. Damage tu R7, ale tu jest regen per sek. Tego nie ruszamy. No dostajemy na razie po nosku. Ale może to coś się zmieni. Armor 309, czy HP 309, Vampiryzm 66. No to nie. Damage to all 2, Pure Damage 2 i Regen per sec 1.8. Więcej defensa, dobra. Jestem skłonny nawet to zamienić. Mniejszy DPS delikatnie. Ale jednak. Regen per sec 1 i 2. Nie no. Aż tak to nie. Dobra, kolejne roki. Roki stawiamy sobie tutaj. Widzę, jak on szybko atakuje. Co to za mob? Vampiryzm 8, counter plus 9%, damage to all 2. Też nam to nie pasi zbytnio. Dobra. Bij się z tymi pająkami. I sprzątnął go. Robi się niebezpiecznie. Ile one mają tego evade'a? Ile tu jest tego evade'a? Dobra, kolejne midausy. Odbukowaliśmy sobie to, czy jeszcze nie? O, kolejne midausy. Musimy chyba sobie tu jeszcze to odblokować. Jest kolejna góra, tylko co z tego? Trzymujemy. Brakuje nam jeszcze jednego Midausa. Myślę, że sobie dalej możemy to postawić tu. Nie no, tutaj to jest useless. Tu jest useless. Ale to możemy postawić teoretycznie. I Rocky dalej sobie tutaj obtaczamy. O, i tu będą ciężkie walki, aczkolwiek chyba HP nam już na plus wychodzi delikatnie. Kolejne roki. O, no mam strasznego evade'a, naprawdę. Okropnego evade'a. Oblivion. Dobra, jest git. Mamy Oblivion, zaraz ten sobie kamyczek usuniemy. My nawet go nie musimy usuwać w tej chwili, ale... O, pykło. Dostaliśmy od cholery surowcy. Od cholery surowcy. 12-18, version 14. Ma nasz stary rapier, znaczy Dirk, przepraszam. Zwiększa attack speed plus counter plus wampiryzm. Aż tak to nie, nie, no nie podoba mi się to. Dobra, dajmy tu Obliviona. Dajmy tu górę. I tu dalej lecimy z kamyczkami, tylko trzeba pamiętać, że mamy już dwa Goblin Campy. No, szkielet też sporo hituje. Damage to all, to nas nie interesuje. Niestety na spory jeszcze strzelił. Counter też mnie nie interesuje. I tu będzie zaraz skrzynka. Pure damage 7. Defense większy. Mniejszy attack speed o 8%, ale... Więcej max HP i regen per second.
Dobra. Niech będzie. Niechaj, że stracę. Dobra, i kolejne Middlesy nam się odblokowały. Daję 3. Czy my możemy w teorii zrobić sobie to w inny sposób? Bo jak damy, to się nie zaświeci, niestety, Middles. No, nie! Co masz na myśli? Nie. Ach, chcesz ocalić ten świat. Chcesz zapytać o pomoc. Nasza odpowiedź to nie. Jak ty? Ale czemu nie? Widzimy znacznie więcej niż ty. Widzimy głęboko. Na długo, zanim czas był tutaj, w tej pustce, dopóty tak naprawdę, sky, czyli ogólnie niebo, nie przestanie dawać nam wizji. Twoje ratowanie świata jest jednostronne i naiwne. Każda osoba widzi tutaj swój własny sposób ratowania świata. To dlatego do ciebie nie dołączymy. Okej. W sumie niezupełnie do końca to rozumiem, ale powiedz mi o swojej wersji. Jak widzisz ratowanie tego świata? My progeny and kin. Nie wiem, co to znaczy kin. Szybko teścik. Szybko teścik zobaczy, czy teścik zobaczy, co to znaczy kin. Kin oznacza krewny. A progeny? Moje potomstwo. Przez moje potomstwo i moich krewnych. Oni mogą żyć i być silni. Mogą dołączyć do cyklu życia i śmierci. To jest życie. To jest świat. Zabiję cię i nakarmię twoim mięsem moje potomstwo. I życie będzie toczyć się dalej. I jak wiele żyć... Can your blade prolong? A jak wiele żyć będzie zabierał twoje ostrze, które będzie zabijało i zabijało ponownie? Tylko jedno. Nie chcę, żebyś umierała. I nie chcę, żeby twoje dzieci umarły z głodu. Proszę, spróbuj zauważyć jakiś powód. Jeżeli moja misja się powiedzie, harpie mogą mieć całe niebo tylko i wyłącznie dla siebie, żeby polować tyle, ile potrzebują. Nie mogę nakarmić swoich dzieci twoimi pięknymi słowami. Farewell? Farewell, pamiętam, co to było. Farewell? Farewell, tu jest, kurde. W telefonie się ciężko pisze. Żegnaj więc. Harpia nie jest taka mocna wcale. Defense 21, no i duch się zrespił. A, czuję się okropnie. Żeby naprawić jedno zło, muszę stworzyć kolejne. Nie ma tutaj tak naprawdę domu dla żadnej skarpi, jedynie... Znaczy nie ma tutaj w okolicy żadnych domów harpi, jedynie znajdę takie w górach. Ale nie ma tam żadnego jedzenia. Nie mogę sobie nawet wyobrazić, jak ciężko jest im przetrwać w tych górach, odciętych od rzeczywistości. Dobra. Serio, tłumaczenie tak na live jest bardzo ciężkie. Dobra, kolejny groove. Jest tu treasury. No, ale widzę, że nasze HP tam się ładnie ładuje. Regen per sec 1 i 8, defense 3, kolejny defense 19 i wampiryzm 9%. Ale stracimy pure damage i damage to, czyli jakieś 4 DPS-y, kurde. Szkoda.
Dobra, weźmy sobie w planning. I tu będzie kolejny w takim razie treasury. Widowsy. Te wampirki, to tak powiem wam szczerze, tak 2 na 10. Dobra, kolejne widowsy. Kolejna latarnia, tylko gdzie ta latarnia by nam się najbardziej przydała? Tu jest sporo tych goblinów i to mnie martwi. Kolejny wampir. On się będzie leczył, cwaniaczek. Kolejna latarnia, dobra. O, rapierek. Wampiryzm 8%. Mniejszy evasion, ale większy damage tu AO. Kurde, korci. Pure damage 9. I więcej znacznie defa. No, ale tego pure damage'a to jest tylko dwa więcej. Nie, to już to mi się nie opłaca. Tyle to nie. Cyk. Znów sobie zmniejszmy całkowitą liczbę tych gagatków tutaj. Bo tak miejsca zbytnio nie ma na to. Dobra. Zalenimy to tutaj. Widowcy oczywiście dalej sobie zapomniamy. I zaraz będziemy mieć bossa. Zaraz będzie boss. My jesteśmy w tym miejscu. Cykl zaraz się skończy, więc możemy sobie dać tutaj treasure. Bez żadnego problemu. I mamy chyba już 100%. O, harpia i wampir. No, powiem szczerze, może być ciężko. Tak, speed 12%. Mocne mamy te DPS-y. Kolejny road lantern. Lantern. Dajmy to tutaj. Co wyleciało? Piąty poziom z evasion. Ile tych pająków? Cholera. Jeszcze z jednej góry, żeby wyleciały? Defense 6. O, wilku mowa. Pytanie, czy nam się stworzą kolejne góry? To jest pytanie za milion punktów. I mamy bossa. Mamy bossa. Ale góry się już nie tworzą. Tak, co nam się tu potworzyło? Lich Palace. Każdy pałac Lisza zwiększa jego HP i damage o 5%, czyli tak. Tu jest Lich Palace, tu i tu. Czyli są 3. Już wiemy, żeby następnym razem mu zagrodzić tutaj miejsce, żeby sobie nie mógł tego zrespić. Ryczego Oblivionem możemy sobie jeszcze jedno zniszczyć, więc to też nie jest problem. Mam nadzieję, że jeszcze jakiś wyleci nam Oblivion. No i zobaczymy nasze pierwsze podejście do bossa. Nie sądzę, żebym go wygrał, aczkolwiek może. Mam mało HP. Kamyczki. Kolejny groove. No jest jeszcze te buraki, gobliny. One nam sporo HP zjedzą. Dobra, jeden poszedł. Damage to all 5. Oj. Ciężko to widzę. O, jeszcze jeden dolas tam, naprawdę. Dobra, middle. I góry kolejne. Dobra. Kurde, ale one hitują. Damage 22-34 plus counter 16%. No kurde, nie mogło być z damage'em albo z vampiryzmem nawet. Pure damage 4, attack speed 16% i defense. Dobra, będę myślał nad tym. To jest szósty poziom. Jeżeli już mam to założyć, to przed samym bossem. Battlefield i Spider Cocoon. Fajne góry. Tylko żebym tego sobie nie zapomniał. Grove, Battlefield.
Możemy jeszcze spróbować gdzieś tutaj to dać. Liczę, że może nam pyknie. Już tak to ma hity. Otwórz go. 4,8 regena, dobra. O, midousy. Przepraszam. Jak mi kaszel złapał. Zakrztusiłem się własną sieją. Udany człowiek. Dajcie jeszcze jeden Oblivion, proszę. No, oczywiście, że nie. Po co ci Oblivion? Czekajcie, mam tego swojego Dirka. I on wcale nie jest taki super. Czemu ja tego nie założyłem? Jestem głupi. Jakaś broń? Broken Longsword. Attack speed 8%, defense 3, regen per sek, kurde. Bierę. Czekajcie, tutaj jest więcej def, attack speed. Kurde, pure damage jest tylko zmniejszony. O 5 aż. Zastanawiam się. Cmentarz. Wampiryzm. Kurde. Dino playing. Kolejne góry. Te góry sobie standardowo dajemy tutaj. Road Lantern. Jak damy sobie tutaj Oblivion, jak sobie to zniszczymy, to nie wiem, czy będę mógł, czy nie będę mógł. Dobra, walnijmy tym Oblivionem już w tym miejscu. No i powiem osobiście, że nie wiem. Większy pure damage i attack speed. Za regen. No nie widzi mi się to. To bym miał już 20% attack speedu więcej. Tylko to jest jednak, no, większy regen w sumie. Dobra. Jakoś to tam 17 DPS-ów leci, no. Słabawo, ale leci. Ja, kurwa, duch się zrespił, naprawdę. Oj, to był chyba błąd. Damage 22. Troszeczkę mniejsza, ale evasion. Ale attack speed tam spadnie. Na 12%. Zastanawiam się. To same evade wpadają. Jeszcze beacon. Ten roki. Oj. Tu będzie, tu będzie. Serio, nie wiem teraz, jak to rozegrać, bo mamy, no tak, 3/4 HP. Coś koło tego. Trzeba to zrobić powolutku. No, te szpiki nam spadają jak głupie. Wampiryzm Armor. Byłby kolejny wampiryzm, to już by było 24%. No ale tutaj nie mam nic z wampiryzmem. Treasury? Jeszcze? Naprawdę? Możemy postawić, ale nam to już nic nie da w tej chwili. Możemy jedynie to dać. Dobra, będziemy się jeszcze tłuc teraz, czy już się nie będziemy tłuc? Teraz pytanie. Nie będę tego zmieniał. Trudno. Nie uda się, to się nie uda. O Jezu, po 50 DPS-ów.
Porażka. Porażka. My tak niskie te DPS-y. W ogóle mało co bijemy. Spear 18-26, atak speed ten sam i counter 13, nie. Dobra, możemy to sobie już porobić. No raczej nam się nie uda tego zrobić, no aczkolwiek. Oj, dobra, próbujemy go. Próbujemy bossa. Jak to jest możliwe? A, to prawda. Wcale mnie nie pożarłeś, tak jak reszty świata. A, wcale? Jesteś taki tego pewny? O czym ty mówisz? Stoję teraz przed tobą. Skonsumowałem całą twoją rzeczywistość. Każdy element spoczywa teraz pokawałkowany w kieszonkowym wymiarze. Miejsce, żyjące stworzenia, informacje, nawet wspomnienia. Entropy, co to znaczyło entropy? Entropy. Entropy. Entropia? Oni potrzebują tego wszystkiego, dopóki entropia nie zacznie działać. Zmienić wszystko w uniwersalną, statyczną masę. Oczywiście razem z tobą. Jesteś szalony. Tak więc, co my tutaj mamy? O, widzę. Znalazłeś sposób na interakcję z wszystkimi innymi odłamkami swojej rzeczywistości. Organizacja, kombinowanie, miksowanie i wszystkich. Ale jak? Nie widzę żadnego specjalnego talentu albo wiedzy w tobie. Na pewno wiesz, co się w tej chwili dzieje? Czy tak bardzo próbujesz zrozumieć, co się w tej chwili dzieje, prawda? Powiem ci, co się dzieje. Jakaś kupa kości zarzyna w tej chwili mój świat i myśli, że mogę pozwolić temu tak po prostu pójść płazem. Jesteś w tej chwili zniszczony i dobrze o tym wiesz. A możliwe, że jesteś po prostu tylko jakimś pojedynczym, systematycznym błędem. Problem, który po prostu muszę nauczyć się, jak rozwiązać. Muszę nauczyć się, jak rozwiązywać takie proste problemy. Więc nie traćmy teraz więcej czasu. Nie myślę, że mógłbyś czuć jakieś poczucie winy, ale... I don't think you're capable of feeling regret. Znaczy, nie sądzę, żebyś poczuwał się teraz do odwrócenia tego wszystkiego, ale postaram się to wszystko zmienić. O Jezu, nie ma opcji, 135 DPS-ów. 109. Czekajcie. Vampirism, Aversion, Pure Damage. To jest już nie do ugrania. 18-26. Zmniejsza defensa o 3 i atak speed, ale daje nam za to evasion. I wejdę. O nie, on jest za ciężki. 130, koniec. Przegrałeś w walce. Śmierć tak naprawdę nie oznacza twojej porażki. Dobra, jeżeli użyjemy retreata, to otrzymamy 30% ich surowcy, ale nie mamy żadnego chyba retreata. A, powrót. Dobra, to nieważne.
nie mogę w to uwierzyć. Hej, wszyscy! Ten chłopak zdołał wrócić. Soleńcy? To nie oznacza, że nie jestem teraz już sam? Skąd wy tak naprawdę jesteście? Czy są tu jakieś miejsca bez tej ciemności? Nie wiemy, skąd dokładnie pochodzimy. Po prostu nie możemy tego zapamiętać, nie pamiętamy tego. Jest nas tutaj kilkoro. Nie, przepraszam. Kilka osób odeszło. Nie, tych kilkoro ludzi, przepraszam, tych kilkoro ludzi to po prostu wszystko, co zostało z naszej grupy, tak myślę. Nie jesteś pewna? Nie jesteśmy pewni. Czekajcie, bo nie mogę znaleźć jednego słówka. Nie mogę znaleźć jednego słówka. Nie mogę znaleźć jednego słówka. Nie jesteśmy pewni. Doszliśmy do tego wniosku na podstawie opuszczonych bagaży i resztek racji żywnościowych. Każdego dnia widzimy wokół nas... Czekajcie... Każdego dnia widzimy wokół nas oznaki obecności innych ludzi, ale... ale jako o tyle wiemy, nie istnieją i nigdy nie istnieli. Tak jakbyśmy o nich zapomnieli. Zapomnieć o nich? Wiecie, muszę się poprawić na fotelu. Dokładnie. Dokładnie, to tak jakby ludzie znikali każdego dnia, a my natychmiast zapominamy o ich istnieniu. Tak jak zapomnieliśmy skąd jesteśmy, nasze rodziny, może nawet nas samych. Mam na imię Jota. To jest to, co jeszcze pamiętam. Wspomnienia wszystkich innych nie są wcale lepsze. Dlatego tak mało sobie pamiętam. Wszystko jest tak jakby zapomniane. Ale czekaj. Powiedziałeś, że udało mi się wrócić? To znaczy, że pamiętasz, że tu byłem? Tak, dlatego jest to dla nas tak ważne. Widzieliśmy, jak odchodzisz. Widzieliśmy, jak odchodzisz, but... ale zniknąłeś, zanim mogliśmy cię zatrzymać. Słuchaj, nie możemy dłużej błąkać się w tej pustce. Jest tutaj ognisko i wystarczająco dużo miejsca na kilka śpiworów. Prawdziwy luksus w tych ciemnych czasach. Co na to powiesz? Of course you can stay? Oczywiście możesz zostać? Chyba raczej mogę zostać. Będę bardzo zaszczycony, gdybyśmy mogli połączyć siły. Chcę wszystko naprawić. Zaczynam sobie przypominać, jaki świat był wcześniej. Ale nie ma sensu bez innych ludzi. Jest zbyt samotnie bez nich. Pamiętasz świat? Nie rozumiem, o czym mówisz. Ja też jestem wykończona. Ale będziemy szczęśliwi, przepraszam, gdybyś nam pomógł, a my z przyjemnością tobie pomożemy. Po prostu nie proś nas, żebyśmy za tobą podążali. Nie wiemy tak dużo... nie wiemy, jak udało ci się wrócić, ale dla nas wyjście z tego miejsca jest zbyt niebezpieczne.
nie będę cię o to prosił. Na razie chcę tylko mieć miejsce, dokąd mogę wrócić. Miejsce, gdzie mogę usłyszeć głosy innych ludzi. O Jezu, ile tekstu. My wcale nie żartowaliśmy na temat pomagania ci. Jest tutaj kilka rzeczy, które przetrwały kataklizm i nie wymazało ich. Nie zostały zapomniane. Weź je. Myślę, że będą, dla ciebie przydatne. Nie, muszę jakoś wymyślić inny sposób na tłumaczenie tego wszystkiego, bo to się wydaje zbyt takie małostkowe i myślę głupie. Dobra, ale widzę, że możemy sobie teraz zrobić kilka rzeczy. Nasz ten campsite już będziemy sobie razem patrzeć w następnym odcinku. A zostało, czekajcie, dzisiaj jest teoretycznie czwartek. Czyli jeszcze będzie jeden odcinek z tej gry, minimum. Chyba, że zagłosujecie inaczej. No i kochani, tak naprawdę powiem wam, że jest godzina 22.32 dnia poprzedniego. Ja to nagrywam, mimo iż robię jeden odcinek dziennie, to i tak się nie wyrabiam z odcinkami. Ale to tylko i wyłącznie dlatego, że robię ten serwer do Minecrafta, no i myślę, że może w ten piątek jakoś o 20.00 postaram się go odpalić już tak na gotowo. Myślę, że bardzo wam się to wszystko spodoba. W tej chwili testerzy testują serwer. No i mówią, że im się podoba, no więc wchodźcie na stronę, oczekujcie dalszych informacji na Discordzie, również są zapisy na beta testy, gdzie możecie sobie wejść, popatrzeć, jak to wszystko wygląda, że tak powiem, od kuchni. Dobra, ale teraz trzymajcie się, dzięki wielkie, gra dla was Shiro, hej hej!